Witajcie moi drodzy, jakieś 2 miesiące przed premierą tego NFS-a restartującego serię zrobiłem o nim zapowiedź. Wtedy umówiłem się z Bulą z kanału Loża Szyderców, że gdy EA spartoli robotę, to razem idziemy podpalić ich siedzibę. Czy już mam przygotowane zbiorniki z paliwem, czy nie, o tym przekonacie się na koniec recenzji, gdzie wyrażę swoją taką podsumowującą opinię, a teraz zapraszam cię do obejrzenia filmu. Zgodnie z radami, jakie od was otrzymałem, spróbuję jak najbardziej uporządkować tę recenzję, by była ona jak najbardziej przejrzysta, omawiając po kolei elementy gry jak grafika, model jazdy itd. Także myślę, że wiecie o co chodzi, także zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie miejsce akcji, czyli miasto Ventura Bay. Nie zobaczymy w nim blasku dnia, ewentualnie jakieś końcowe fazy zachodu słońca i początkowe fazy wschodu słońca. Zobaczymy jedynie księżyc, deszcz i noc. I to jest fajne, bo dzięki temu tworzy się klimat znany z undergroundów. Nie ma tutaj żadnych niepotrzebnych rzeczy typu helikoptery czy jakieś tam inne bajery, gadżety, które wymyślano w ostatnich odsłonach serii. My mamy tutaj po prostu stare, dobre wyścigi nocne jak za dobrych czasów, bez żadnych dodatków. Need for Speedy, jak wiecie, są zręcznościowymi wyścigami. Liczy się tu prędkość, ale oprócz tego będziecie musieli nauczyć się driftować. Nie jest to takie proste, ale jak już załapiecie o co chodzi, to naprawdę sprawia to wielką frajdę. Model jazdy, niezależnie od tego, czy pędzicie przed siebie, czy wchodzicie w zakręty poślizgiem, jest kwintesencją zręcznościowych wyścigów. Jednak nie wiem czemu twórcy odrealnili pedał hamulca. Działa on jak taki specjalny tryb bezpieczeństwa, dzięki któremu wszystko jest możliwe po prostu. Nieważne z jaką prędkością jedziemy, hamulec wyciągnie nas z każdej sytuacji. Jest to trochę rozczarowujące. Do tego niezrozumiałe jest to, że gdy prowadzimy w wyścigu, nasi przeciwnicy zamieniają się w jakichś super kierowców i doganiają nas, nie robiąc przy tym żadnych błędów. Ciekawy jest też fakt, że gdy jesteśmy ostatni, czyli sytuacja się odwraca, to przeciwnicy grzecznie czekają, aż do nich dojedziemy i dają nam szansę się wyprzedzić kilka metrów przed metą. Nie wiem, miało to niby zwiększyć emocje, ale czy ja wiem, jak dla mnie to jest trochę słabe. Jeżeli chodzi o grafikę, to gra jest naprawdę ładna. Świetne modele, dopracowane miasto, fajna gra świateł, deszcz, który od czasu do czasu pada, wygląda ślicznie. No, studio Ghost Games wykorzystali bardzo dobrze silnik Frostbite, co do tego nie ma wątpliwości. Do grafiki po prostu nie można się przyczepić. Jeżeli chodzi o tuning, to ma on swoje dwie standardowe odsłony, czyli ulepszenia wewnętrzne, które poprawia nasze osiągi, i zewnętrzne, które sprawia, że nasze auto wizualnie będzie prezentować się lepiej. Będziemy mieli do dyspozycji modyfikacje silnika, hamulców, stabilizatorów, zawieszenia bądź układu paliwowego. Możemy dzięki temu tak jakby wyspecjalizować nasz pojazd, dostosowując go albo do wyścigów, albo do driftów. Jeżeli chodzi o modyfikacje wizualne, to tu jest trochę gorzej, bo w niektórych autach możemy zmienić wszystko od progów po lusterka, a w niektórych nie możemy zmienić prawie nic. Gra ma parę wad, które naprawdę irytują, i oprócz tych, które wymieniłem wcześniej, jest jeszcze kilka. Na przykład gra irytuje tym, że wymaga stałego połączenia do internetu. Także załóżmy w przypadku awarii internetu, już sobie nie pogramy. Oczywiście wiąże się to z pewnymi zaletami, na przykład możemy porównać swój czas do czasu znajomego lub rzucać wyzwania innym graczom. Jednak jest to coś, co może sprawić problem. Ja tego nie lubię za bardzo. Oprócz tego jest jeszcze brak możliwości zapauzowania gry. Albo gramy, albo wyłączamy grę. No, bez przesady, panowie. System zniszczeń jest też niewielki. No i chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o wady. Niby nie jest ich tak sporo i może nie są takie, niektóre są błahe, ale to jednak są wady, które mogą popsuć zabawę. Podsumowując, myślę, że z tym paleniem, o którym mówiłem na początku, poczekamy sobie jeszcze trochę. Ewentualnie zamiast EA spalimy sobie Ubisoft. Nie no, według mnie ten restart serii udał się twórcom całkiem dobrze. Nie jest to idealny tytuł, nie jest on też dla każdego. Jeżeli lubicie zręcznościowe podejście do wyścigów, to polubicie tą grę. Oczywiście jestem ciekaw, co wy myślicie o najnowszym Need for Speedzie. Jeżeli w niego graliście, to piszcie w komentarzach swoje odczucia. No to do usłyszenia w kolejnym filmiku.